Siema, słuchajcie, jadę do salonu dzisiaj, do salonu kładowego, motocyklowego też, ale głównie interesują mnie kłady przeprawowe, 500-ki, 4x4. Jeden z widzów chce po prostu taki kupić i chcę mu porównać dwa, CF Moto i co tu dużo opowiadać, po prostu jadę do salonu motocyklowego MAS kładowego i jadę właśnie takie porównanie zrobić dwóch kładów przeprawowych. Tymczasem sprawdzę je od strony osiągów, cena, części, serwisowanie, czyli po prostu postaramy się wszystko Wam w tym odcinku nakreślić, jeżeli chodzi o dwa jak gdyby chińskie kłady. Chińskie, ale trwałe, bardzo trwałe. Muszę nalać paliwa, kontrolka zaczęła się palić. Fordem zrobiłem w okresie takim, no trochę mrozu, około 900 km na pełnym zbiorniku. Mi się wydaje wynik dobry, zwłaszcza jazda po mieście, tutaj trasę to jedną zrobiłem. Średnia wychodzi mi 6 litrów. No, z tych sprzętów 500-ek przeprawowych to jeździliśmy GOS-em, Kuba, Tomek, ja. Byliśmy nawet na poligonie, Kuba upalał, podjeżdżał te mniejsze podjazdy. Powiem Wam, no niby mniejsze, nie, ale były znaczne. Tak samo Tomek tą 500-ką i całkiem fajnie to wszystko wychodziło. Było naprawdę przekozacka zabawa na właśnie na takim leśnym terenie podjazdowo-piaskowym. Po prostu szło to przez wszystko. Czyli to, że to nie jedzie stówę, to nie znaczy, że jest złe właśnie na offroad. Mało tego, 500-ka nawet bąkole kręciła. Zmierzam do Rojewa, zaraz będę w Rojewicach i lecimy z materiałem. Pamiętacie tego Linhaja z odcinka z, nie wiem, z miesiąc, dwa miesiące temu na serwisie? 12-letni Linhaj miał się bardzo dobrze, nie? No, po serwisie tam, nie wiem, ze skrzynią biegów coś tam było też robione. I 12 lat przebiegł, to już drugi licznik tam miał, na drugim liczniku 3,5 tysiąca przejechane. Czyli trwałe to są maszynki. Ludzie się dziwnie patrzą. Tak samo CF Moto. Pewnie masz najlepsze miejsca na sali kinowej. Znaczy nie od razu trzeba poczekać, aż się niektórzy przesiądą. A jak jeszcze ktoś się zna i sobie sam serwisuje, to długotrwały sprzęt. Oczywiście bez katowania. Do typowej jazdy offroadowej. Ja już jestem na miejscu. Chciałem Wam przypomnieć o konkursie instagramowym na konkurs właśnie na kalendarz Gimoto i gadżety z Gimoto. Oczywiście kalendarz Black Opso, wlepy, plakaty. To wszystko wleci właśnie w te paczki. 1 lutego będzie ogłoszenie wyników. Wbijajcie na Instagrama i na Facebooka, na Black Opso. Tam macie wszystko opisane, co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie. Razem z Gimoto będziemy wybierali właśnie zwycięzców. Idę oceniać te dwa potwory, czyli w klasie 500. O, patrzcie, tutaj ciekawostka. Kład Nowa Bike. Czyżby to widz? Nie wierzę. Nie wierzę, ale możliwe. I jest Patryk i Patryk nam tutaj wszystko powie o tych sprzętach. Mamy tak, Linhaj 500 i CF Moto 500. I teraz jakie są to, a to jaka jest różnica? Ja Ci powiem, że ja GOS-em jeździłem. No to tak, podstawowa różnica, no to GOS to faktycznie jest stara generacja silnika CF Moto.
teraz Wi-Fi ustawiona w pincecie. No, rozwiązanie stare, można powiedzieć, ale bardzo fajne, silniki pancerne. No mocowo, nie wiem, około 30 tam paru koni, no ten ma tam troszeczkę więcej, 36 chyba. 36, a ten? Tamten gdzieś około 32 albo 34 jakoś tam. A, czyli różnica w jeździe mocowo będzie. Ten silnik wał na panewkach, tamten silnik na łożyskach, czyli taka stara, dobra generacja, można powiedzieć. No tu już wiadomo, trzeba zwrócić uwagę na wymianę oleju często i tak dalej. Tamte silniki, no wiadomo, no, też trzeba było olej wymieniać, ale no, można było tak troszeczkę sobie pozwolić dłużej na tym pojeździć. No co dalej, no CF Moto, no jakość wykonania, no spasowanie plastiku, no przede wszystkim za to płacimy, bo tu widać taki Mercedes trochę, nie? No widzę, tu jest ładnie wszystko zabudowane. Taka maszyna to porda bardziej, nie? On faktycznie, no tak spojrzymy na te plastiki, to jest tak jakby coś mu trochę brakowało, niektórych elementach. Ale no to jest po prostu maszyna taka no, do jazdy, do zabawy i tyle, nie? A no CF-ką jednak jak ktoś można zaśmiać do kościoła też się pojedzie, nie? Bo tak jest to fajnie wszystko zrobione. No i przede wszystkim komfort. Niezależne zawieszenie tu w 500, no to jest coś fajnego. A w Mihaju no też jest to fajnie zrobione, aczkolwiek jest dużo bardziej sztywny. No tu jak spojrzymy sobie na rozwiązanie tego tylnego zawieszenia, jest bardzo podobnie do CF-ki, ale dużo mniejsze skoki i tak dalej, amorów. No tu akurat mamy wersję krótką i długą, no bo Linka jest krótki, tutaj CFK w długiej wersji, no to wiadomo, że w longu się też wygodniej jeździ, nie? No także no to... Czyli przedłużane są, to ja tak nawet nie wiedziałem. No ten typowo taki dwuosobowy bardziej, nie? A no Linka jednak jest jednoosobowy, także no tu wiadomo zawsze trochę będzie większy dyskomfort, aczkolwiek przeprawowe właściwości powinny być wtedy lepsze, no bo im krótszy, tym lepsze przeprawy powinny przechodzić, aczkolwiek no Linhaj jest mocno taki do przodu tu wypchnięty, nie? A CF-ka atakuje od razu kołami, nie? Także to też taka tutaj drobna różnica. No co tu więcej można powiedzieć, no CF-ka no jednak dużo wygodniejsza, nie? No i fotel, miękkość fotela to nawet takie detale, ale no jednak jest to coś fajniejszego. Linhaj taki bardziej sztywny to porze, nie? Także no to są takie najbardziej podstawowe różnice. Maksymalne prędkości? Około 100 na godzinę plus minus po odblokowaniu. 500? 500, tak. No Goes mi jechał 60 nieodblokowany. Linhaj nieodblokowany jedzie koło tam 67 też, a po odblokowaniu tam no blisko tam 80 paru, 90. Czyli tu 80, tu mamy setkę no, i też po odblokowaniu. Tak, też po odblokowaniu. No tu tak też fajnie trochę przygotowane te kraty, bo jakieś tu kuferki, nie kuferki w CFC. No tam teoretycznie na ten plastikowy bagażnik. Tak, mamy też tylko plastik przód, tył, a tu już mamy... Tutaj jednak metalowe kraty. O, sorry. Amulet trzeba zaciągnąć, bo będzie... Dobrze. Takie zabezpieczenie, jak kierowca się podniesie, to automatycznie zacznie wyjść. No także to są takie podstawowe. A jeżeli chodzi o różnice. Gaźnik, tu jest gaźnik, tak? Nie, tu i tu już tryz. Już tryz jest, nie ma gaźnika. Już nie ma. Unia nam zabroniła, że tak powiem, odgórnie, także... Nie ma, są tryski wszędzie. A cenowo? Wersji, cenowo, 28 plus minus Linhaj, czy tam nawet chyba troszeczkę więcej, 28,5 pewnie. A CF-ka w starej cenie gdzieś mamy około 32, ale teraz nowa cena jest chyba 34 albo 36 nawet. Czyli 32 tysiące, jak ktoś jeszcze teraz kupi, to... No. Przepraszam, ja to ciągle mam problem z tym hamulcem. To albo trzeba siedzieć, albo hamulec. Dobra. Takie buty. Są dwie możliwości. Czyli różnica jest niewielka, no 4 tysiące na te stare ceny praktycznie, nie? Co tam komu pasuje. CF-ka na ten przód ma takie inne te lampy, no sympatyczniejsze, że tak to nazwę. No to taki przód bardziej toporny, aczkolwiek no... Ale też trwałe maszyny, tak? Bardzo trwałe, tak, nie ma co tu narzekać, no bo silnik jest i w tym nie do zarżnięcia, także to akurat jest ok. A zawieszenie? Eksploatacyjnie zawieszenie tam jest mocniejsze, nie? Tam jednak materiały są... Tu jest mocniejsze, lepsze, w CF Moto. No ale no skądś też musi ta różnica różnicowała lekko wynikać, dlatego to tak... Można powiedzieć, Linhaj sobie zapożyczył teraz silnik od starej CF-ki. No i tym wygrali tą metodą, no bo te silniki naprawdę się sprawdziły, były dobre. Tylko tyle, że dostosowali do tego sterowanie komputery. Obydwa można zarejestrować? Tak, obydwa można zarejestrować. Homologacja akurat NATEW ciągnikowa. Także zawsze te opłaty jakieś troszeczkę niższe względem tych samochodowych. A już
też kwestie wyglądowe, no to co tam się komu bardziej podoba. Wszystko zależy, kto do czego będzie to potrzebował. Ciekawostka. Michałem można pobudować dom, bo znajomy targał go z przyczepką na budowie u siebie i dawał radę w 100%. Przewiózł kilka ton materiałów przeróżnych, także... Przyczepka i budowa idzie. Tak, nie ma to żadnego tam problemu. No mówię, ja GOS-em jeździłem, no to powiem Ci, w terenie byłem bardzo zadowolony. Tak, a GOS akurat ma, to jest ten sam silnik, nie? To GOS troszeczkę się tam różni jeszcze zawieszeniem od Michaja, ale no to wiadomo, każda firma musiała z tą zbiórkę wyrzucić, żeby to było odrębna maszyna, jak to się mówi. No w sumie dużo powiedziałeś, powiem Ci, wiedza jest naprawdę duża. To tak naprawdę, co wszystko klient powinien wiedzieć, no bo no to są takie no podstawowe różnice, dajmy na to. Nie? Dobra, a teraz tak, ktoś kupuje i pierwszy serwis po ile motogodzinach? Tu akurat nie jest jakoś na motogodziny, kilometrami po prostu. Kilometrami. Plus minus 100 kilometrów i wtedy serwis. Pierwszy serwis. Tak, pierwszy serwis. No a to pierwszy jest, można powiedzieć, jeden z najważniejszych, no bo są zalewane na zerowym serwisie jednak to wszystko przez Chińczyka. Ja tylko sprawdzam, czy jest to wszystko poskręcane, tak jak trzeba, stany filmów są okej. Okay. No i przyznam szczerze, nie wiem, czym to do końca zalewają. My już mamy tam jakieś swoje oleje sprawdzone, którymi to zalewamy i później nie ma problemu. No, jakoś to sobie ładnie śmiga. Klienci w każdym razie nie narzekają, dlatego no, można się... A jakby ktoś chciał 600, powiedzmy? 625, no mocowo duży przeskok względem 520. Bo tu jest troszeczkę inaczej napęd rozwiązany. Też wał kardana, pasek i tak dalej, aczkolwiek tam w silniku jest mokre sprzęgło, tak zwane, a tutaj jest już tam troszeczkę inny system, jest taki inny wariator, on łapie praktycznie od zera obroty i tak dalej, coś podobnie jak czyli duma mocniejszy. No, coś takiego jak tysiączek bardziej, nie? Że on bierze od razu, nie? A 520 zawsze się troszeczkę zastanowi, zanim ruszy. No, wiem. Jeżeli ktoś właśnie nie miał do czynienia z tym, to naprawdę nie zrobi to żadnego tam różnicy dla potencjalnego klienta, ale jeżeli ktoś siedział na maszynie takiej konkretniejszej, czyli tam jakaś 850 tysiąc, ja na tysiącu. No właśnie, no to jakby siadł na 520, no to efekt jest taki jak na GOS-ie. No jest, jest. Że człowiek by chciał coś więcej od tego, a no po prostu się nie da. Nie? A powiedz, a cenowo ta 600? 600, oj nie chciałbym skłamać, ale blisko pewnie 40 paru, ale dokładnie nie wiem. Byś musiał Andrzeja zapytać. Koło 40. Bo nie... No to już jest przeskok trochę dużo. Aczkolwiek jak z kolei się wsiądzie na tego, no to fotel wszystko jest jak w tysiącu. Tu już jest komfort. Tu już jest w ogóle fajnie, nie? Ale no przeskok cenowy no jest tam znowu jakiś duży. No a to też kwestia, co tam kto do czego potrzebuje, no bo to... Czyli każdy standardowo ma hak, tak, wyciągarki, tak. Plus względem Yamahy czy jakiegoś Kanama, że w zestawie faktycznie masz od razu już na wyposażeniu wyciągarkę, dajmy na to. A praktycznie czy Yamaha czy Kanam, to zawsze dokupujesz wszystko osobno, nie? Także tu są... Ja już korzystałem z tych wyciągarek akurat z tego typu i daję radę. My testy robiliśmy, no to obojętnie którego kłada wyciągarka fabrycznie zamontowana, wciąga na drzewo pionową, bez żadnego tam zamknięcia, także to... Tylko żeby gałąź była dobra. Gałąź, żeby się nie zarwało. Względem może oryginałów faktycznie CF-ki przegrywają wagowo, ale bo tam, no nie wiem, granica 400 kg waży tam średnio każda CF-ka, dajmy na to tam 300 parę, 400 parę. Yamaszki czy Kanamy no są lżejsze, ale no z dwojga złego no trzeba też pamiętać, że to jednak Chińczyk robi mimo wszystko, no dla Szwedów, ale Chińczyk. Ale no to, Chińczyk. Gdyby zrobili to tak jak Kanama czy Yamaha, no to wtedy by musiał kosztować tyle co Kanam, nie? Dlatego. No tak. No nie, no dla każdego coś się znajdzie, także... Nie jakaś tam 500 Polaris, czy Kanam, czy Yamaha, to pewnie w granicach 60-70, a no tu jednak 30 parę, nie? To jest dość duża różnica, nie? Jest. A zabawa, można powiedzieć, że bardzo, bardzo podobna, wszystko zależy od... No jeździłem tymi i powiem Ci, że no spodobało mi się to, nie? Ten akurat jeszcze niepodłączone. Niepodłączone. No, bo 520 tak trochę przygotowana pod klienta już, bo... A, bo ten jest sprzedany. Dobra, tak. Ten jest sprzedany, okej. Okay. Czyli te dwa mamy, dostępność jest cały czas. Dostępność jest cały czas. Nie ma problemu ze sprzętami, tylko cena rośnie i, no i to jest właśnie... Pewnie nie będzie malało, bo to patrząc na to, co się dzieje na świecie, to niestety, ale coraz to gorzej. To dzięki cenowo. Patryk, dzięki że również. To wszystko uciekam dalej do swoich zajęć. Dobra, to na raz, hej.